Eon czyta Michał Bałucki Grześ niepiśmienny Rozdział czwarty Grześ na Węgrzech Minęło lat pięć czy sześć od tego czasu. Grześ wyrósł na prawdziwego parobka. Latał za Marynką po muzykach, po odpustach, umizgując się, hulając, nie robiąc sobie nic z tego, że tam kiedyś na Marcinka słodkie oczy rzucała. Marcinka wzięli do wojska. Dwa lata przeszło nie pokazał się już we wsi i dziewczyna nigdy o nim nie wspominała. Co z oczu, to i z myśli. Tak przynajmniej tłumaczył sobie grześ. Jemu także przyszedł czas stawać do wojska, ale tatuś jak zaczęli chodzić za nim, tak powiedziano, że niezdatny, i puszczono do domu. Na drugi rok ta sama historia się powtórzyła. Starzy więc uradzili między sobą, że jak w trzecim roku uda się wykpić Grzesia od wojska, to się młodych pożeni, niby jego i marynkę. Ale na trzeci rok jakoś coś się pozmieniało i uznano Grzesia za zdatnego. Jak niepyszny musiał iść w rekruty. Ostrzygli, ubrali w mundur i odkomenderowali do pułku gdzieś aż na Węgry. Oj, byłoż płaczu i lamentu w domu. Marynka jak Marynka, tarła oczy fartuchem więcej dla zwyczaju, jak z żalu. Ale matka Grzesia widziało się, że się rozpłynie we łzach. Całą gromadą odprowadzili wojaka do stacji, skąd miał jechać na Węgry. Było tam jeszcze paru takich świeżo ostrzyżonych kamratów, co mieli z nim jechać razem za jednym biletem i kapral Niemiec z nimi. Kiedy pierwszy raz zadzwoniono i kapral zakomenderował marsz, Wojciechowa zaczęła płakać tak straszliwie, jakby ją zażynano. Wojciechowi, choć chciał udawać spokojnego, łzy z oczu ciekły jak przez dziurawe sito, a twarz krzywiła się z żałości. Marynka tylko nie płakała, bo wstyd jej było wobec tylu ludzi. Udawała wesołą i podając na pożegnanie rękę Grzesiowi, powiedziała mu: No, bywaj zdrów, a pisz. Powiedziała to tak sobie, bo nieraz tego rodzaju pożegnania obiły się jej o uszy. Grzesiowi jednak utkwiły te słowa w pamięci, szczególnie te ostatnie. A pisz. To się rozumie, że pisać będzie musiał, bo żeby inaczej dał im znać o sobie? Ale jak tu pisać, gdy się nie umie? Przyszło mu na myśl, że może któryś towarzyszy wyuczy go w tej trudnej sztuki. Przecie to znowu nie tak wielka rzecz. Pomęczy się miesiąc, dwa, a koniec końców nauczy się choć tyle, żeby list od ojców przeczytać i kilka słów bodaj napisać na niego. Pokazało się jednak, że żaden z jego towarzyszy czytać ani pisać nie umiał. Jeden wprawdzie przechwalał się, że umie czytać zdrukowanego. Ale jak zaczął im czytać jakieś ogłoszenie na stacji kolei, jak zaczął dukać, stękać, tak nikt jego, ani on sam siebie nie zrozumiał. A cóż dopiero spisanego? Grzesia desperacja brała. Co to będzie, gdy wlezie między samych Niemców i Węgrów? A tu list przyjdzie od rodziny, może i od Marynki, a on ani róż nie będzie mógł przeczytać. W pułku akurat nie było żadnego piśmiennego Polaka. Wszyscy albo Niemcy, albo Węgrzy i Słowacy. Trzeba było na gwałt napisać coś do rodziny o sobie, a nie było komu napisać. Mówiono mu wprawdzie, że oparę parę wsi od miejsca, gdzie stali, jest jakiś kapral piśmienny z Galicji. Ale Grześ nie miał śmiałości do kaprala i z dnia na dzień odkładał zamiar udania się do niego kapral. Myślał sobie. To może nie zechce pisać rekrutowi, albo może będzie chciał dużo za swoją fatygę. Gdy jednak upłynęło parę miesięcy, niepodobna było dłużej odkładać pisania i Grześ, korzystając z wolnych chwil, udał się do onej wsi, w której on kapral przebywał. Przybywszy tam, zaczął się dowiadywać o owego kaprala. Gdzie mieszka i jak się nazywa. Wskazano mu dom za kościołem i powiedziano: idźcie tam i pytajcie się o kaprala Marcina Dudziaka. Grześ, usłyszawszy to nazwisko, skoczył, jakby go ktoś pałką w łeb ugodził i zbladł okrutnie. Nie było wątpliwości, że to będzie ten sam Marcin, którego on znał. Wiedział, że został kapralem, że także gdzieś na Węgrzech przebywał. Więc pewnikiem to ten sam i on miałby do niego iść prosić o pisanie listu do ojców do marynki za nic w świecie zamiast iść do domu który mu wskazano poszedł w przeciwnym kierunku i wracał do siebie tak prędko jakby go kto gonił